Publikacja ta składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest książka, o której zaraz opowiem, a drugą część stanowią dwie foliowe tabele, które nazwałem tablicami chromatycznymi. Dlaczego są dwie? Chodzi o notację dźwięków, które w tradycyjnym zapisie u nas są H i B. Natomiast w systemie amerykańskim, który powoli wchodzi w użycie, te dźwięki to są B i tak zwany B z bemolem, czyli BB. Dla osób, które są tradycjonalistami, używają tej tabeli. Dla tych, którzy chcą już pracować w nowym systemie, można używać tej tabeli. Jak ta tabela jest skonstruowana? Tablica ta jest skonstruowana jest w ten sposób, że są tutaj 12 skal chromatycznych, gdzie pierwsza zaczyna się od C i przedstawiane są wszystkie poszczególne dźwięki, aż do H. Następna zaczyna się od drugiego stopnia, od cis, gdzie są przedstawione wszystkie dźwięki i tak dalej, aż do dźwięku H. Dlaczego taka jest konstrukcja? Za chwilę opowiem. Sama książka natomiast to diagramy poszczególnych interwałów skal, skale modalne, modusy skali molowej melodycznej, harmonicznej, diagramy poszczególnych skal bluesowych, skal pentatonicznych, jak i syntetycznych oraz wybranych skal etnicznych. W dalszej części są to akordy podzielone na dwie części, na akordy durowe i akordy molowe oraz na tabelę pokrewnych akordów, triady harmonicznej i najbardziej popularnej kadencji 2-5-1. To jest strona do prywatnych notatek. Jak korzystamy z takiej książki? Na przykładzie skali pentatonicznej. Mamy podaną skalę durową, pentatoniczną i chcemy odczytać, jakie składniki wchodzą w skład danej skali. Robimy to w następujący sposób. Interesuje nas skala pentatoniczna od dźwięku początkowego C. Przekładamy diagram do pierwszego pola i na białych polach odczytujemy składniki tejże pentatoniki w tonacji C, a więc C, D, E, G, A. Jeśli chcemy zmienić tonację, na przykład na FIS, podkładamy pod pierwszą kratkę dźwięk FIS i odczytujemy poszczególne składniki danej pentatoniki. FIS, GIS, AIS, CIS i DIS. W ten sposób posługujemy się we wszystkich innych poszczególnych diagramach, jak również w akordach. Na przykład mamy podany akord durowy 13 w tonacji C. Podkładamy dany diagram i odczytujemy składniki C, D, E, F, G, A, B. Jeśli chcemy zmienić tonację tego akordu, na przykład na DIS, podkładamy w pierwszej pozycji DIS i odczytujemy DIS, F, G, GIS, AIS, C, CIS. W ten sposób posługujemy się wszystkimi tymi diagramami za pomocą tych tablic. Jest to, jak widzicie, bardzo szybkie i praktyczne odczytywanie poszczególnych składników danych gam, skal czy akordów. W dalszej części tej książki mamy koła kwintowe. Jest to tradycyjne koło kwintowe, które na pewno wszyscy znają. Na drugiej stronie jest koło kwintowe, tak zwane rozszerzone, dzięki któremu możemy w bardzo szybki sposób odczytać, które dźwięki alterowane, czyli zmniejszone lub zmniejszone, występują w danej gamie. Przykładowo, z lewej strony tego koła mamy gamy tak zwane bemolowe, z drugiej krzyżykowe. Chcemy odczytać, jakie dźwięki alterowane, czyli zmniejszone, występują na przykład w gamie des, des dur. Odczytujemy w ten sposób, że po trójkącie są tutaj wypisane dźwięki, które właśnie należą do tej gamy i są one obniżone w stosunku do
prawidłowych dźwięków, czyli B, S, AS, DES i GES. W dalszej części tej książki są poszczególne dodatki, rozkłady dźwięków na wybranych instrumentach, które też są przydatne dla początkujących.